książki autora kanału Mafia.pl Filipa Czerwińskiego Pershing, Król Życia oraz Śladami Polskich Gangsterów znajdziesz na stronie mafiashop.pl. Mafia Info. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń maja. 14 maja w Sądzie Okręgowym w Gliwicach zapadły wyroki w sprawie grupy przestępczej składających się z członków Psychofans, czyli pseudokibiców piłkarskiego klubu Ruch Chorzów. Proces rozpoczął się w 2012 roku, a w sprawie przesłuchano ponad 300 świadków i przeprowadzono 130 rozpraw. Łącznie 16 oskarżonych odpowiedziało za 100 różnych przestępstw, w tym włamania, kradzieże, rozbój czy obrót zabronionymi substancjami. Działalność przestępców rozpoczęła się od organizowania tzw. ustawek. Następnie grupa przerodziła się w typowy gang, w którym obowiązywała hierarchia i podział ról. W kolejnych latach chorzowianie nawiązali współpracę z podobną organizacją kibiców z Wisły Kraków. Gang ostatecznie został rozbity w 2018 roku, a w operacji wymierzonej w obie grupy wzięło udział ponad 1000 funkcjonariuszy. Łącznie w całej sprawie przedstawiono zarzuty ponad 150 podejrzanym. Członkowie Psychofans od roku 2004 do 2010 dokonali blisko 100 włamań, na których zarobili ponad 2 miliony złotych. Grupa włamywała się do obiektów handlowych i biur na terenie całego kraju. Pseudokibice poza włamaniami odpowiedzieli także za pobicia, w tym między innymi zdarzenie, które miało miejsce w kwietniu 2010 roku. Zamaskowana grupa wyposażona w kije zaatakowała i pobiła wówczas kibiców GKS Katowice, którzy akurat trenowali na terenie szkoły w Mysłowicach. Głównym skazanym w sprawie jest Maciej M., pseudonim Maślak, który miał kierować gangiem. Usłyszał on wyrok 15 lat więzienia. Skazani zostali także m.in. Łukasz L., pseudonim Laki i Maciej S., pseudonim Maciuś, zaliczani do członków zarządu grupy. Ten ostatni w trakcie śledztwa zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Poza Maślakiem, pozostałym 15 podejrzanym, sąd wymierzył kary od roku i 3 miesięcy do 14 lat pozbawienia wolności. Porywaliśmy biznesmenów. Maślak z innym członkiem grupy przebierali się za funkcjonariusza CBŚ. Porwali chłopa, biznesmena. Wymusili na nim oddanie Mercedesa oraz prawie 300 tysięcy złotych. Opowiedział o działalności gangu Łukasz B. Baluś, były lider bandy, który poszedł na współpracę i pogrążył grupę. W trakcie procesu wyszło także na jaw, że Baluś miał rekrutować kolejnych świadków do zeznawania przeciwko członkom grupy. Jedną z takich osób miał być Dawid G., pseudonim Iduś, który mocno zaskoczył wszystkich obecnych na sali sądowej i częściowo postanowił wycofać się z przedstawionych wcześniej zeznań. Pan, który mnie przesłuchiwał, powiedział do policjantów, aby poprosili Łukasza. Zostawili mnie samego z Łukaszem w pokoju, a on powiedział, że albo się pucuje ze wszystkiego, albo jeszcze dorobią mi pastora, zamordowanego kibica z Zabrza, oraz flagi i dostanę 15 lat. Mając taki wybór, zdecydowałem, że będę robił to, co chce Łukasz, mówił przed sądem Iduś. Proces przeciwko Psychofans to jedna z największych w Polsce spraw przeciwko przestępczości pseudokibiców. W poniedziałek 31 maja wyrokiem poznańskiego sądu Paweł P., znany jako Ramzes, został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności. Co ciekawe, osoby, które mały świadek koronny obciążał w swoich zeznaniach, zostały uniewinnione. Ogłoszenie wyroku dotyczyło działań poznańskiej zorganizowanej grupy przestępczej, do której według prokurator poza Ramzesem należeć mieli Marek F., pseudonim Western, Bogusław D., pseudonim Drex, Marek B., Artur M., pseudonim Ogór i Mariusz K., pseudonim Rolbo.
Według aktu oskarżenia, opartego na relacjach współpracującego z prokuraturą Pawła P., członkowie grupy dopuścili się obrotu środkami odurzającymi, napadu na sklep jubilerski, a także kradzieży kijów golfowych i laptopów. Korzystający z artykułu 60 kodeksu karnego Ramzes przyznał się do udziału we wszystkich wymienionych przestępstwach, informując, że dokonał ich wspólnie z pozostałymi członkami grupy. Sędzia Piotr Kurczewski uznał jednak, że poza jego zeznaniami nie ma dowodów na to, iż w opisanych przez Pawła P. czynach udział brali jego rzekomi wspólnicy. Skoro jednak Ramzes przyznał się do dokonania tych wszystkich przestępstw, powinien za nie odpowiedzieć. Tym samym skazał go na karę 4,5 roku pozbawienia wolności, a osoby wskazane przez niego jako wspólników uniewinnił. Na korzyść uniewinnionych przemawiał fakt, że zeznania, którymi obciążył ich Paweł P., zostały przez niego złożone kilka miesięcy po tym, jak wszedł we współpracę z organami ścigania. I w marcu 2015 roku prokuratura umorzyła sprawy dokonanych przez niego gwałtów. Po wejściu w układ z prokurator Agnieszką Nowicką, Ramzes nagle przypomniał sobie o licznych przestępstwach dokonanych ze znanymi członkami poznańskiego półświatka, mimo iż wcześniej, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej we wrześniu 2014 roku, powiedział wprost, że mężczyźni nie dopuszczali go do swoich działań, więc na ich temat nie posiada żadnej wiedzy. Dodatkowo zapytany o to, dlaczego teoretycznie majętne osoby miałyby podjąć się takiej czynności jak kradzież torby z kijami golfowymi o stosunkowo niskiej wartości, Paweł P. oznajmił, że w kijach znajdowała się amfetamina, która była głównym celem kradzieży. Napadnięta kobieta w salonie jubilerskim przy ulicy Traguta w Poznaniu zeznała z kolei, że spośród podejrzanych rozpoznaje tylko Pawła P. Konfabulacje Ramzesa wyszły na jaw po przypadkowym spotkaniu z Markiem F. pseudonim Western w lipcu 2018 roku nad jeziorem w podpoznańskim Kiekszu. Western przed rozmową z Ramzesem włączył w telefonie dyktafon i zarejestrował, jak Paweł P. przyznaje się do układu z prokuraturą oraz składania fałszywych zeznań. Kiedy nagranie ujrzało światło dzienne, pogrążony Ramzes próbował ratować twarz, zeznając w prokuraturze, że cała rozmowa była zaaranżowana przez Westerna, który rzekomo miał mu grozić zgwałceniem żony i uprowadzeniem syna. Taką samą wersję przedstawiła żona Pawła P., potwierdzając, że Marek F. miał go szantażować. Ogłaszający wyrok sędzia Kurczewski przekazał jednak, iż nie ma dla niego znaczenia, w jakich okolicznościach doszło do zarejestrowania tej rozmowy, gdyż świadek nigdy nie powinien dopuścić do takiego spotkania i za wszelką cenę unikać podobnej konfrontacji. Wszystko to sprawiło, że sąd wydał wyrok skazujący Ramzesa, dodając, że Paweł P. jest osobą, która nie zasługuje na korzystanie z artykułu 60 kodeksu karnego, czyli na nadzwyczajne złagodzenie kary. Wyroki nie są prawomocne. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili największy w historii Polski przemyt papierosów. W trzech kontenerach ujawniono blisko 2,5 miliona paczek nielegalnych papierosów, wartych prawie 37 milionów złotych. Funkcjonariusze Podlaskiego oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z KAS z Białegostoku ustalili, że na terenie terminala przeładunkowego w gminie Terespol mogą znajdować się znaczne ilości nielegalnych papierosów. Podczas sprawdzania trzech wytypowanych kontenerów, które do Polski dotarły pociągiem z Białorusi, okazało się, że zamiast deklarowanych wermikulit i elementów grzewczych, znajduje się w nich gigantyczna papierosowa kontrabanda. Szacuje się, że gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 60 milionów złotych. Pod nadzorem prokuratury rejonowej w Białej Podlaskiej prowadzone są w tej sprawie czynności procesowe. Ustalana jest tożsamość osób odpowiedzialnych za przemyt tak dużej ilości papierosów do Polski. Poprzedni rekord ustanowił transport przechwycony w lutym tego roku. Wówczas Straż Graniczna i KAS udaremniły przemyt ponad 1 800 000 paczek papierosów. Kontrabanda była załadowana na dwie ciężarówki. Jak ustalili śledczy, wartość skonfiskowanych papierosów wynosiła 27 600 000 złotych.
trzej podejrzani w tej sprawie wciąż przebywają w aresztach. 49-letni Sedat Peker to turecki gangster, który uciekł z kraju i od kilku lat ukrywa się przed organami ścigania. Teraz, korzystając z serwisu YouTube, postanowił rozliczyć tureckich polityków, zarzucając im liczne przestępstwa. W latach 90. Peker był członkiem tureckiej mafii i kilkukrotnie stawał przed sądem. W 2007 roku został skazany za stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Za kraty miał trafić na 14 lat. Jednak już w 2014 roku wyszedł na wolność. Pod koniec 2019 roku władze wszczęły kolejne śledztwo w jego sprawie. Jednak Peker w obawie przed wyrokiem uciekł z kraju. Kilka tygodni temu służby rozbiły jego gang, zatrzymując blisko 50 osób, a Peker w odpowiedzi opublikował swój pierwszy film, który błyskawicznie zyskał ogromne zainteresowanie wśród obywateli Turcji. W ciągu doby jego nagrania potrafią zebrać po kilkanaście milionów odsłon. Na swoich filmach Peker oskarża wysoko postawionych przedstawicieli rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, zarzucając im liczne przestępstwa czy współpracę z gangami. Według Pekera były minister spraw wewnętrznych Mahmet Agar ma swój udział w zabiciu dziennikarza Ugura Mumcu, a jego syn Tolk powinien odpowiedzieć za gwałt i zabójstwo. Według Pekera, Tolk Agar miał zamordować 21-letnią dziennikarkę Yeldane Kaharman, która według oficjalnych informacji popełniła samobójstwo przez powieszenie. Dziennikarze, którzy powrócili do sprawy, zapewniają jednak, że sekcja zwłok wykazuje, iż do powieszenia doszło już po zatrzymaniu akcji serca. Kolejny zarzut dotyczy Erkhama Ildrima, syna byłego premiera, który to miał stworzyć gang przemycający kokainę z Ameryki Południowej. Dodatkowo Peker sam przyznał, że współpracował z partią rządzącą, na zlecenie której atakował redakcję czy groził ludziom, którzy się jej sprzeciwiali. Co istotne, minister spraw wewnętrznych Süleyman Soylu, bliski współpracownik prezydenta Turcji Erdogana, miał chronić gangstera przed tureckimi służbami. Nagrania udostępnione przez Pekera wstrząsnęły opinią publiczną i mocno wpłynęły na politykę w Turcji. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę Metropol, drastycznie zaczęło spadać poparcie zarówno do Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, jak i prezydenta Erdogana. Opozycja żąda także, aby do dymisji podał się Süleyman Soylu, który miał współpracować z Pekerem. 19 maja w Amsterdamie uzbrojona grupa napadła na pojazd, którym transportowano kosztowności, między innymi kamienie szlachetne i złoto. Do strzelaniny doszło około godziny 14 na parkingu w północnej części stolicy Holandii. Służby zablokowały część Amsterdamu, jednak napastnicy sforsowali policyjną blokadę i uciekli do oddalonej o 11 km miejscowości Bruk, gdzie porzucili samochody. Po raz kolejny do wymiany ognia doszło w gminie Waterland. Pościg za przestępcami wspierały helikopter i wyszkolone psy, które pomogły w schwytaniu rabusiów. Finalnie aresztowano 6 sprawców, a jeden z nich został zastrzelony w trakcie ucieczki. Jak przekazała policja, przestępcy porozumiewali się w języku francuskim, mieli na sobie kamizelki kuloodporne i byli uzbrojeni w karabinki, w tym AK-47. Celem napadu był opancerzony pojazd, w którym znajdowały się kosztowności warte około 50 milionów euro. Szef stołecznej policji poinformował, iż cały łup został odzyskany. Funkcjonariusz wyjaśnił, że sposób działania przestępców jest charakterystyczny dla grup przestępczych z Belgii i Francji.